tak samo jak i pieska, dobrze nakarmisz, będzie służył policjantom, którzy też wszystkiego nie umieją, nie potrafią, tak samo i papierek lakmusowy. Jak nakarmisz, to będzie dobrze. I przyjeżdżała taka kobieta, Litka, do nas, ale wciąż on myślał, że ona mu coś kupi, że ona zasponsoruje, a ona ledwie coś zipała, sama nie miała tych pieniędzy, no i po prostu ten Janek się złościł, a miał silną schizofrenię, że jak ty mu nie kupisz, to on wezwie tutaj tę Lipską, która ma przyjechać aż z Wielkopolski, bo przecież mieszkała w Warszawie, była warszawianką, Warszawę znała, proszę Państwa, od podszewki, wszystko wiedziała, gdzie co. Więcej jak wy tutaj, co można byłoby powiedzieć do tych studentów, którzy przyjeżdżają tutaj na UW studiować w Warszawie, no i korzystają teraz z nocy SUV. Wszyscy korzystamy z nocy SUV. No ja dzisiaj to akurat do pracy jadę i jutro też, ale Radio Conchita nadaje, proszę Państwa, nasze radio. Talk FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra nadaje. Możemy tu sprawdzać, ile tu ludzi będzie się przemieszczać, sporo, co tu się będzie działo podczas popołudnia, nocy, SUV, proszę Państwa, póki co to nie mogę się doczekać na 105, ale już na odległość wyczuwam, że fiksuję, że po prostu się musi te 2-3, 5 minut spóźnić, a jedzie z pętli, bo to jest pierwszy przystanek. Proszę Państwa, wznawia nadawanie program Witeklandia, youtube.com, jak również wszelkie opcje należące do Witeklandia, youtube.com, a mamy na myśli, proszę Państwa, Radio Witek. Pozdrawiamy serdecznie, no i że te buziaczki przesyłamy z kaszlącego kraju, proszę Państwa. Różnie mówią tutaj o Polakach, proszę Państwa, a że to to, a że to tamto. My będziemy mówić o tym wszystkim z punktu widzenia papierka lakmusowego i osób niepełnosprawnych. Teraz bardzo dużo mówi się o osobach niepełnosprawnych. No Janek Witek też był taką osobą niepełnosprawną i właściwie zaczął bazować na tym, że też dostawał taką rentę, ale właściwie to miał chyba z ZUS-u, ale miał, proszę Państwa, z opieki pomoc. Wszelko i strasznie się bał, że mu tamtych dodatków na mieszkanie nie dadzą, jak nie będzie słuchał tych bab z OPS-u, których tak naprawdę to nienawidził, których nie lubił.